Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do zapoznania się ze sprawą z 1985 roku, która dotyczy zaledwie 17-letniej Michelle Avila. Michelle urodziła się 8 lutego 1968 roku jako córka Irene i Ernesta. Michelle, a właściwie Missy, bo tak zwracali się do niej wszyscy, dorastała mieszkając z trzema braćmi i mamą w Los Angeles, a dokładniej w San Fernando Valley. Tam też chodziła do szkoły i ze wszystkich dostępnych źródeł można wywnioskować, że początkowo w szkole radziła sobie dobrze, a także, że swoją urodą zachwycała dorastających chłopców. Coś, co często przewija się w materiałach, to właśnie to, że młodzi chłopcy szaleli za długowłosą dziewczyną z pięknymi, zielonymi oczami. Ale była też i druga strona medalu. Koleżankom z klasy średnio się to podobało i też z tego powodu misji raczej nie miała ich zbyt wiele. Miała natomiast osobę, którą uważała za prawdziwą przyjaciółkę. Była nią Karę. Dziewczyny poznały się, gdy miały zaledwie 8 lat, mieszkały na tej samej ulicy i chodziły do tej samej szkoły. Gdy Missy wprowadziła się do swojego nowego domu, to zapukała do Karen i spytała się jej, czy ta przypadkiem nie widziała jej kota, bo on uciekł. Tak zaczęła się ich wieloletnia znajomość. Jako dziewczynki spędzały ze sobą mnóstwo czasu ale w wieku 14 lub 15 lat Karen zaszła w ciążę, no i ich relacja trochę się rozluźniła. Karen na czas ciąży przestała chodzić do szkoły, a Missy zaczęła w tym czasie interesować się chłopakami. Przez miesiąc spotykała się nawet z niejakim Randy. Chłopak nie miał najlepszej reputacji, nie uczył się, nie przychodził do szkoły, pił i lubił imprezować. I związek ten, chociaż nie przetrwał nawet pół roku, to podobno bardzo zmienił misję. Tutaj też znalazłam ciekawostkę, że gdy Karen wróciła do szkoły, to to ona zaczęła spotykać się z Randy i to oczywiście spowodowało, że dziewczyny przestały się tak dobrze ze sobą dogadywać, chociaż z przyjaźnienia się nie zrezygnowały. Ich relacja w ogóle była dość dziwna, bo początkowo oczywiście ich relacje się ochłodziły, gdy Karen zaszła w ciążę. Później zaczęły na nowo spędzać ze sobą dużo czasu, później Karen zaczęła spotykać się z Randym, i to też doprowadziło do wielu kłótni, ale dziewczyny nie przestały spędzać ze sobą czasu po szkole. I to polegało na tym, że one się cały czas ze sobą kłóciły, ale też nie chciały spędzać tego czasu osobno. Spotykały się, kłóciły, wracały do domu i następnego dnia wszystko zaczynało się od nowa. Karen była w ogóle bardzo przywiązana do mamy misji, a Irene wspomina, że traktowała ją jak drugą córkę. Gdy misji i Karen trafiły do liceum, to nie radziły sobie tam najlepiej. Dużo imprezowały, mało chodziły na zajęcia i miały słabe oceny, co koniec końców poskutkowało przeniesieniem ich do gorszego liceum. W tym nowym miejscu, panie poznały nową koleżankę Lore Doyle. Właściwie nie taką nową, bo wszystkie mieszkały na tej samej ulicy, ale od kiedy były w jednej szkole, to znacznie zbliżyły się do siebie. I tutaj po raz pierwszy w dzisiejszej historii mamy pewną niespójność. Niektórzy z ich wspólnych, starych znajomych wypowiadali się później, że dziewczyny były ze sobą zżyte, że większość rzeczy robiły razem i faktycznie się przyjaźniły, ale pojawiły się też wypowiedzi, że przez większość czasu właśnie się kłóciły i najgorzej obrywało się misji. Lora i Karen miały być o nią zazdrosne, i gdy jej z nimi nie było, to ją obgadywały. Podobno też zaledwie na kilka dni przed zaginięciem misji ona i Karen pobiły się. Było to 23 września 1985 roku. Dwóch świadków zeznało, że Karen groziła misji, że uderzy ją butelką, a później popchnęła ją na ziemię i zaczęła uderzać. I w ten sposób przechodzimy do 2 października 1985 roku. Według Irene, misji powiedziała jej, że Lora podjedzie po nią i razem spędzą dzień. Misji wyszła z domu o godzinie 15:30. Powiedziała jeszcze swojej mamie, że kontrolnie zadzwoni do niej o ósmej i dodała, że najprawdopodobniej pojadą z Lorą do Kolbin Canyon. To było miejsce, do którego bardzo często jeździły i w którym spędzały czas z przyjaciółmi. Jednak już o godzinie osiemnastej Irene odebrała niepokojący telefon. Do domu zadzwoniła Lora i spytała, czy mogłaby rozmawiać z Missy. Irene była oczywiście zszokowana, bo przecież dziewczyny miały być razem. No i wtedy Lora wytłumaczyła, że wyrzuciła misji przy wejściu do parku i dziewczyna zaczęła rozmawiać tam z trójką młodych mężczyzn, których nikt nie znał. Lora w tym czasie pojechała zatankować i gdy wróciła po misji, to jej już tam nie było. Nie było też mężczyzn i ich niebieskiego kamaro. Mama dziewczyny czekała jeszcze na jej powrót do domu, ale kiedy córka nie zjawiła się, Irene pojechała na policję i zgłosiła jej zaginięcie o poranku następnego dnia. Niestety, już 4 października ciało misji zostało znalezione w strumieniu w Angeles National Forest. Znaleźli ją ludzie, którzy wybrali się tamtego dnia na wędrówkę. Długie włosy misji zostały obcięte, a ciało przygniecione zostało metrową kłodą. Policjanci skontaktowali się z Lorą i ta raz jeszcze przekazała, że misji była widziana po raz ostatni z trójką mężczyzn. I to w tym momencie tak naprawdę rozpoczęły się trudne poszukiwania. Szukano wszędzie, rozwieszano plakaty i rozdawano ulotki. Każdy chciał znaleźć wspomnianą przez Lorę trójkę, ale nikt nie był w stanie. Mężczyźni i ich samochód jakby rozpłynęli się w powietrzu. Zarówno Karen, jak i Lora całą sytuacją bardzo się przejęły. Przyszły oczywiście na pogrzeb swojej koleżanki i brały też czynny udział w poszukiwaniach. Według Irene Karen wprowadziła się nawet do nich, chociaż Karen temu zawsze zaprzecza. Dziewczyna miała też swojego rodzaju obsesję na punkcie całej sprawy: wycinała wszystkie wzmianki z gazet i przyklejała je na ściany. Oczywiście dziewczyny współpracowały ze śledczymi i były do ich dyspozycji. I tak też cała sytuacja wyglądała przez dwa lata. Do tego czasu Lora zawsze opowiadała tą samą historię, ale po właśnie dwóch latach lekko ją zmieniła. To wtedy powiedziała po raz pierwszy, że Missy wysiadła z samochodu na parkingu przynależącym do kościoła, a nie koło parku. Powiedziała, że wcześniej o tym nie mówiła, bo chciała ukryć jakiś handel nielegalnymi substancjami, który miał tam miejsce. Ale według niej reszta historii w dalszym ciągu była prawdziwa. I śledczy nie mieli żadnego powodu, aby jej nie wierzyć, nie mogli nic na nią znaleźć, nie mogli tak w sumie ani odnaleźć tych mężczyzn, ani nie mieli nic na lore. I śledczy nie mieli żadnego powodu, by jej nie wierzyć, nie mogli nic znaleźć, a przynajmniej tak było aż do lipca 1988 roku. To wówczas kobieta o imieniu Eve zgłosiła się do śledczych i zeznała, że tamtego dnia, tego drugiego października, była z Lorą misji i uwaga Karen. Kobieta powiedziała, że misji i Lora jechały jednym samochodem, a ona i Karen drugim. Razem pojechały do lasu, w którym później została znaleziona misji. If postanowiła zgłosić się na policję dopiero po tym, gdy zmarł jej brat. To wtedy ruszyło ją sumienie, i uznała, że nie jest w stanie dalej trzymać tego w sobie. I Eve nie widziała i nie wiedziała o wszystkim. Ja teraz opowiem Wam, co wydarzyło się dalej, ale z perspektywy Karen. Według Karen dziewczyny zaczęły iść w głąb lasu. W pewnym momencie, misji przysiadła i powiedziała, że nie chce iść już dalej. Wtedy Lora i Karen zaczęły obcinać jej włosy, Missy zdenerwowała się i rozwinęła się kłótnia. Lora weszła do strumienia i powiedziała Missy, że ma zrobić to samo, Missy nie chciała. I teraz tak: dziewczyna stała twarzą do Lory, ale plecami do Karen. I Karen postanowiła popchnąć Missy do wody. W tamtym momencie, gdy ta ją popchnęła, to Lora złapała misji za włosy i zanurzyła jej głowę pod wodą. Iw uciekła natomiast do samochodu w momencie, w którym dziewczyny zaczęły się kłócić. Powiedziała, że wróciła sama, po prostu odwróciła się, poszła z powrotem do samochodu i tam też czekała na Lore i Karen. Karen też w późniejszych wywiadach będzie powtarzać, że w pewnym momencie, gdy Lora wyjęła głowę misji, ze strumienia, to dziewczyny złapały kontakt wzrokowy, i karen zamiast jej pomóc, wybrała, że nie zrobi nic. Tutaj też Karen będzie powtarzać, że było to coś, czego się po sobie nie spodziewała, bo zawsze swojej koleżance pomagała. Możecie się też więc już pewnie zorientować, bo chyba wam o tym jeszcze nie wspomniałam, że przyczyną śmierci misji było utonięcie. Po zeznaniach poczynionych na komisariacie przez IF, kobiety zostały aresztowane, a proces ruszył w styczniu 1990 roku. Na procesie IF raz jeszcze opisała całą sytuację. Doszła do momentu, w którym misji została wypchnięta do wody i dodała, że następnie się przestraszyła i uciekła z powrotem do samochodu. Kilka minut później dołączyły do niej Karen i Lora. W samochodzie Karen przyznała się do zabójstwa. Znaczy powiedziała, że ona i Laura zabiły Missy. Lory w samochodzie tym nie było, bo ona oczywiście wracała swoim samochodem. Prokurator uznał jednak, że Eve ze zbrodnią nie miała nic wspólnego i kobiecie nigdy nie postawiono żadnych zarzutów. Laura i Karen, wówczas już 22-letnie, zostały uznane 31 stycznia 1990 roku przez ławę przysięgłych za winne morderstwa drugiego stopnia. W marcu 1990 roku kobiety zostały skazane przez sędziego na od 15 lat więzienia do dożywocia. Karen z więzienia wyszła 9 grudnia 2011 roku. Lora z kolei wyszła w grudniu 2012. O Loży jest cicho i nie wiemy, co robiła po wyjściu z więzienia, nie wiemy, czym się dzisiaj zajmuje. Karen natomiast bardzo chętnie udzielała wywiadów. W 2014 roku pojawiła się chociażby w programie dr Phila. Kobieta napisała również książkę o całej zbrodni i nawet dostała propozycję zekranizowania tego wszystkiego. W 2015 roku jednak rodzina misji pozwała ją i zażądała, by do kobiety nie trafiły żadne pieniądze z tego tytułu. To się udało i Karen nie otrzymała żadnych pieniędzy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.